Yo, siemanko, z tej strony matruner.pl. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam coś niestandardowego, coś nietypowego. W dzisiejszym odcinku chciałem wam powiedzieć tyle, że po prostu kończymy serię Ale jest ław YouTube. Niestety, wydaje mi się, że jest to seria dość mało kreatywna i chciałem po prostu wam po prostu pokazać, w jaki sposób utworzyć właśnie takie portrety, które już widzieliście właśnie na takie Ale jest ław YouTube. Dobra, co najważniejsze, Ale jest ław YouTube była serią, w której chciałem po prostu przedstawić wizerunki po prostu postaci Minecrafta, YouTube'owych, w kogo tam tylko się dało. Dobra, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam po prostu sposób, w jaki sposób można W dzisiejszym odcinku przedstawię wam możliwość, jak uzyskać właśnie efekt obrazów, który możemy uzyskać właśnie w Minecrafcie za pomocą kilku małych pomocników. Dobra, ogólnie chciałem wam po prostu powiedzieć tyle, że możecie sobie zobczaić taką właśnie mapkę tutaj. Właśnie, jak widzicie, jest to Tritsus i w dzisiejszym odcinku wam po prostu przedstawię, jak zbudować takiego Tritsusa w takim Minecrafcie. Ja chcę ogólnie was po prostu poinformować, że ta seria była po prostu za pomocą małych programików, które pomagają po prostu zrobić taki obraz w Minecrafcie. W tej serii nigdy nie ukrywałem, że po prostu jest to seria, w której wspomagam się właśnie niektórymi programami. Niestety niektóre osoby zarzucały mi oszustwo, no trudno, to trudno, ale mam nadzieję, że wam się coś takiego spodoba i słuchajcie, jeśli byście chcieli to kontynuować, po prostu chcielibyście zobaczyć, jak robi się taki właśnie obraz, zapraszam do oglądania dalszej części tego filmu. Także co? Myślę, że lecimy dalej. Wszystkim. Dobra, już jesteśmy na pulpicie. Teraz wam pokażę, jak zrobić właśnie taki owy portret. Jak właśnie Tritsusa. Dobra, czekajcie, poprawię tutaj. Okej, możemy zaczynać. W tym momencie, co najważniejsze, mamy w Windows, powiedzmy Windows 10, Windows 7, chyba 8, jest takie urządzenie jak narzędzie wycinanie. Jest to jedno z najważniejszych teraz praktycznie rzeczy, żeby mieć jakiś obraz. Dobra. Przejdziemy do tego, że na samym początku musimy wybrać sobie jakieś zdjęcie, powiedzmy na Instagramie, powiedzmy Tritsusa, które będzie nam właśnie tutaj komponowało fajnie w serii. Dobra, powiedzmy, że te zdjęcie jest dosyć spoko, jest widać właśnie Tritsusa, widać go praktycznie dobrze tutaj na pierwszym planie, także możemy wziąć właśnie te narzędzie wycinanie, zaznaczyć nowe i po prostu obiekt, który potrzebujemy do zapisania. Właśnie w tym momencie zaznaczam sobie te zdjęcie dokładnie w taki sposób i mogę zapisać. Dobra, ten poradnik jest dla osób, jak już wcześniej powtarzałem, które chciałyby właśnie zrobić taki portret jak właśnie takiego, co wam przedstawiłem na samym początku. Dobra, przechwytywanie i na sam pulpit i powiedzmy zapisz. Ok, dobra, już jest zapisane. Możemy sobie to wyłączyć bez żadnych problemów. Dobra. Co najważniejsze? Najważniejszą teraz rzeczą jest pobranie programu MC Edit. Nie, jeszcze nie MC Edit, ale taki program jak Spritecraft Full. Jest to płatny chyba program, tak mi się wydaje z tego, co pamiętam. Jest to płatny program, ale za chwilę wam się tutaj uruchomi i właśnie jak widzicie jest. Dobra. Teraz tak, mamy to ogólnie, jak wygląda ten owy program. Ja go sobie tutaj powiększę, żebyście widzieli go dokładnie. Dobra, na samym początku, jeśli widzimy tutaj w lewym górnym rogu, mamy zaznaczone Image Spritecraft Logo PNG. Dobra, klikamy Browser.
musimy chwilkę poczekać, bo żeby to się załadowało. Klikamy tutaj, gdzie mamy takie zdjęcie, które my chcemy przechwycić. Dobra, ja w tym momencie przechwytywanie. Mamy właśnie zdjęcie, jak widzicie, Tritsusa, które wcześniej sobie zapisaliśmy. Ogólnie jest to właśnie tak zrobione, że są krateczki, w których możemy wykorzystać właśnie do tego, by zrobić... Create Minecraft Blueprint. Dobra, max height, ja mam tu zaznaczone wszystko oczywiście tutaj, jeśli zaznaczycie, to one po prostu będzie małe. Tutaj jest wystarczająco duże, by znalazło się w dobrej rozdzielczości w Minecrafcie. Create Minecraft Blueprint. Ok, bierzemy to, zaznaczamy, musimy chwilę poczekać, to zaraz się pojawi. Jest, dobra, mamy. Jak już tutaj byście, jak zobaczycie, w tym momencie w każdy klocek to jest właśnie Minecraftowy klocek, który po zaploadowaniu przez MC Edit, program do właśnie do obróbki takich map, pojawi się właśnie w Minecrafcie. Także zobaczcie, z każdego jakiegoś bloczku jest zrobiony właśnie obraz, który po oddaleniu z pewnej perspektywy tworzy nam pewien obraz. Dobra, jak dobrze wiecie, ta seria Aleja Sław YouTube była serią, której nie kryłem to, że to nie robię ja tych portretów i wiem, że dużo ludzi się mogło teraz przyczepić, ale to nie dobra. To jest nie najważniejsze. Dobra, save schematic i to możemy sobie zapisać. Nazwijmy sobie to Tritsus. Tritsus, ok. I oczywiście na pulpicie tutaj musi być schematic files save. Dobra. W tym momencie Tritsus schematic mamy na pulpicie. Możemy sobie to wziąć i teraz już wyłączyć. Program po prostu możemy sobie włączyć. Następną rzeczą jest włączenie MC Edit. MC Edit już wam pokazuję właśnie w taki sposób. Jest to starsza wersja MC Edita. Po prostu jestem przyzwyczajony do starego MC Edita. Możemy sobie wziąć Quick Load i powiedzmy na jakimś nowym świecie, powiedzmy, tak? Dobra, na nowym świecie. Powiedzmy tutaj. I z tego co ja widzę, to tutaj jest jakiś bedrock, po prostu dobra. To teraz tak, jest to bardzo ważne, by znaleźć sobie odpowiednie miejsce, w które chcemy zaimportować po prostu ten obraz, który widzieliście na samym początku. Dobra, to tak. Sprawa wygląda w taki sposób, że ja znajdę sobie teraz miejsce, powiedzmy koło tych dyń. Bierzemy sobie import, na samym pulpicie to było Tritsus Schematic i uwaga, jeśli zobaczycie, macie tutaj taki obrys, tylko on jest bardzo, bardzo duży i wypadałoby to zmniejszyć, ponieważ sama granica Minecrafta jest właśnie w tym miejscu, i powinniśmy to właśnie przestrzegać, by obraz zmieścił się na naszym Minecrafcie. Także w tym momencie ja potrzebuję zmniejszyć go do 0.3 i akurat właśnie się fajnie mieści na naszej mapie. Także 0.34, może trochę w dół. I jeśli byście zobaczyli, to właśnie teraz tutaj pojawi się obraz. Tylko jeszcze jest mały sposób, żeby, co najważniejsze, trzeba kliknąć import i obraz zacznie się importować. Dobra, jak dobrze widzicie, mamy już naszego Tritsusa, który jest właśnie tutaj. Także dobra, teraz to przejdziemy do tego, by to po prostu zapisać i save możemy wyłączyć. Nie, jeszcze nie. Już teraz możemy wyłączyć. Już jak wejdziecie do Minecrafta, to pojawi wam się po prostu obraz na tym świecie, także za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało już na gotowe. Paliliśmy sobie Minecrafta, możemy tutaj, oczywiście zobaczcie, wszystko jest ok. Przechodzimy właśnie w te miejsce, w które widzieliście w tym programie. Tutaj, jak widzicie, jest właśnie oto taka postać właśnie. Jedynie co najważniejsze, to później trzeba po prostu wszystko poprawić właśnie w taki sposób, co nam nie odpowiada. Na przykład ta czerwona wełna jest, to wypada po prostu zapełnić to innymi blokami, którymi właśnie
dużo czasu to zajmuje i powinniście uzyskać właśnie fajny efekt obrazu w Minecrafcie, także jeśli chcecie po prostu zobaczyć, jak to wygląda u was, jakiś obraz w Minecrafcie, który byście chcieli przedstawić, możecie śmiało skorzystać z tego poradnika i mam nadzieję, że wam się podoba. Także słuchajcie, to jest mój pierwszy chyba poradnik na YouTubie, także mam nadzieję, że seria wam się podobała, mam nadzieję, że chwile spędzone właśnie na tej serii nie były zmarnowanymi i bawiliście się dobrze. Także słuchajcie, trzymajcie się serdecznie, ja jestem matruner.pl i do usłyszenia następnym razem. Pa!